Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to znaczy być naprawdę inteligentnym i jak to może wpływać na codzienne życie? Nie mówimy tu o zwykłym poziomie IQ, lecz o takiej formie inteligencji, która idzie w parze z niezwykłą wrażliwością i innym spojrzeniem na świat o nadinteligencji. Nadinteligencja nie jest jedynie większą inteligencją. To zupełnie inny rodzaj myślenia, który może być jednocześnie darem i wyzwaniem. W tym filmie omówimy, czym charakteryzuje się osoba nadinteligentna, a także jak to wpływa na jej relacje z innymi ludźmi, ambicje, emocje, a także poczucie sensu życia. Sprawdźmy, czy masz w sobie cechy nadinteligentnej osoby. Pierwsze niedoścignione ideały. Osoby nadinteligentne często stawiają sobie bardzo wysokie wymagania. Pragną osiągnąć sukces, ale ich definicja sukcesu jest niezwykle wysublimowana, to coś większego niż zwykłe osiągnięcie. Takie osoby marzą o zmienieniu świata na lepsze, ale jednocześnie czują, że ich działania są zawsze niewystarczające. W praktyce oznacza to, że osiągając nawet wielkie sukcesy, wciąż mogą czuć, że to za mało. Na przykład, jeśli nadinteligentna osoba pracuje nad wynalazkiem, który poprawia życie wielu ludzi, to i tak może czuć, że mogłaby zrobić więcej, by jeszcze bardziej zmienić świat. Drugie głębokie poczucie odpowiedzialności za świat. Osoby nadinteligentne często bardzo przejmują się globalnymi problemami, jak niesprawiedliwość, bieda czy zmiany klimatyczne. Przykład? Pomyśl o kimś, kto przeglądając wiadomości, odczuwa ból i głęboką potrzebę niesienia pomocy każdej osobie, której losy obserwuje. Nadinteligentni mają tendencję do odczuwania problemów świata bardzo osobiście, jakby każdy dramat był również ich dramatem. Nie potrafią zamknąć się na cierpienie innych, co bywa dla nich przytłaczające. Trzecia naiwność i łatwowierność. Być może brzmi to sprzecznie, ale nadinteligentni potrafią mieć dziecięcą naiwność. Widzą w innych potencjał, wierzą w ich słowa i intencje. Chociaż często mają ponadprzeciętne zdolności analityczne, w relacjach międzyludzkich bywają idealistami. Przykładem może być sytuacja, w której nadinteligentna osoba uwierzy we wzniosłe słowa swojego współpracownika, choć inni dostrzegają w nich manipulacje. Czwarty, entuzjazm i energia. Nadinteligentni potrafią angażować się z wielkim entuzjazmem, nawet w najdrobniejsze rzeczy. Jeśli nadinteligentna osoba coś polubi, jest w stanie włożyć w to całe serce i energię, nawet jeśli robi to już po raz setny. Wyobraź sobie osobę, która każdego dnia z tą samą pasją poświęca się swoim zainteresowaniom, jak malowanie lub pisanie, znajdując w tym zawsze coś fascynującego. Piąte, narzekanie na wszystko. Osoby nadinteligentne mogą być krytyczne, zarówno wobec siebie, jak i innych. Często mają wysokie wymagania wobec siebie, co powoduje, że nie są łatwo zadowolone z wyników swojej pracy. Może to prowadzić do tendencji do narzekania, zwłaszcza kiedy czują, że otoczenie nie spełnia ich standardów. W codziennym życiu taki nadinteligentny perfekcjonista może na przykład czuć, że jego pracownicy nie pracują z wystarczającym zaangażowaniem, choć inni nie widzą w ich działaniach żadnych braków. Szóste, poczucie wszechmocy i bezsilności. Osoby nadinteligentne często balansują między skrajnymi emocjami od poczucia wszechmocy po poczucie bezsilności. Kiedy nadinteligentna osoba ma plan, może być niezwykle zmotywowana i pewna siebie, ale gdy spotyka się z przeszkodami, szybko może popaść w zwątpienie. Przykład? Wyobraź sobie ucznia, który jest przekonany, że stworzy coś przełomowego w nauce, ale gdy pojawiają się pierwsze trudności, odczuwa paraliż i rozczarowanie. Siódme, dostosowanie do sytuacji jak kameleon. Nadinteligentni są wyjątkowo elastyczni i potrafią dostosowywać się do oczekiwań innych. Mogą udawać bardziej dziecinnych lub bardziej dojrzałych, w zależności od sytuacji. Przykładem jest tu nastolatek, który potrafi zachowywać się dojrzale, gdy rozmawia z dorosłymi, ale z rówieśnikami przybiera bardziej dziecinne zachowania. To dostosowanie bywa dla nich jednak męczące i może prowadzić do poczucia, że nie są sobą. Ósme, częste analizowanie przeszłości i przyszłości. Osoby nadinteligentne rzadko żyją chwilą. Często analizują swoje przeszłe decyzje i martwią się o przyszłość. Prowadzi to do paraliżu decyzyjnego, mają trudności z podejmowaniem wyborów, bo każda decyzja wydaje się mieć ogromne konsekwencje. Na przykład ktoś, kto ma podjąć decyzję o zmianie pracy, może analizować wszystkie możliwe scenariusze i zastanawiać się nad potencjalnymi stratami i zyskami, przez co ostatecznie nie podejmuje żadnej decyzji. Dziewiąte, poczucie niedopasowania. Nadinteligentne osoby często czują, że różnią się od otoczenia. Mają wrażenie, że inni poruszają się zbyt wolno,
przez co ciężko jest im z nimi współpracować. Przykład: w pracy nadinteligentna osoba może frustrować się, gdy jej współpracownicy nie nadążają za jej tempem pracy i zrozumieniem. Czuje się przez to odosobniona i niezrozumiana. 10. Wysoka wrażliwość emocjonalna. Nadinteligentne osoby są nie tylko bystrzejsze od innych, ale też bardziej emocjonalne. To często prowadzi do stanów depresyjnych lub lękowych, ponieważ ich intensywne emocje mogą je przytłaczać. Przykład? Kiedy taka osoba doświadczy krytyki, nawet drobnej uwagi, może ją to boleć znacznie bardziej niż innych, co wpływa na jej poczucie własnej wartości. 11. Poszukiwanie głębszego sensu w codziennych wydarzeniach. Nadinteligentne osoby często zadają pytania o sens życia i cel swojego istnienia. To sprawia, że bywają bardziej refleksyjne, ale też bardziej podatne na frustrację, jeśli nie znajdą satysfakcjonujących odpowiedzi. Przykład? Osoba nadinteligentna może czuć się niespełniona nawet wtedy, gdy osiągnęła sukces zawodowy, ponieważ dla niej ważniejsze są głębsze wartości i sens, jaki w tym widzi. 12. Samokrytyka i dążenie do perfekcji. Osoby nadinteligentne często są bardzo krytyczne wobec siebie. Czują, że ich standardy są wyższe niż przeciętne i przez to mają skłonność do dążenia do perfekcji. Na przykład, gdy nadinteligentna osoba pisze książkę, nawet jeśli jest bardzo dobrze przyjęta przez krytyków, może uważać, że mogłaby ją napisać lepiej, ponieważ jej wewnętrzne standardy są bardzo wysokie. Nadinteligencja to fascynujące połączenie niezwykłej inteligencji i wrażliwości. Osoby nadinteligentne potrafią widzieć świat w sposób, który dla innych może być trudny do zrozumienia. Mimo to ich życie bywa pełne wyzwań, ponieważ muszą mierzyć się z wysokimi oczekiwaniami wobec siebie, ciągłym poszukiwaniem sensu oraz poczuciem, że są inni. Jeśli rozpoznajesz w sobie te cechy, pamiętaj, że masz unikalny dar. Czerp z niego siłę, ale też dbaj o siebie i swoją emocjonalną równowagę.